parafian i gości. Za chwilkę rozpoczniemy nabożeństwo Misterium Drogi Krzyżowej. Jak już, no to jest tradycją w naszej parafii, prawie od 20 lat. Ruszymy Drogą Krzyżową, rozpamiętując oczywiście cierpienie i mękę Jezusa Chrystusa, ale w tym roku będzie ona troszeczkę inna. Na poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej spotykać będziemy ludzi zupełnie współczesnych, żyjących w XX, XXI wieku, mających problemy takie jak my, takie codzienne, zwykłe. I w kontekście właśnie cierpienia i śmierci Jezusa Chrystusa będziemy się przyglądać tym naszym problemom i tym naszym ludzkim krzyżom. No to zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjacielu, bo coś przyszedł. Te słowa... Te słowa powiedział Jezus do Judasza jeszcze przed swoim pojmaniem i aresztowaniem. Zanim rozpoczniemy naszą krzyżową drogę, trzeba stanąć właśnie przed tym pytaniem, przed tymi słowami. Przyjacielu, po coś przyszedł? Bo należy do dobrego tonu wziąć udział w tym nabożeństwie? Bo tu się spotykają tak zwani porządni ludzie? A może cię urzeka klimat tego wieczoru? Po coś przyszedł? Krzyż jest zgorszeniem, głupstwem, porażką. Naprawdę chcesz iść za zgorszeniem, głupstwem, porażką? Nosimy krzyżyki na łańcuszkach. Wieszamy je w domach, w szkołach, w szpitalach. A potem pod tymi krzyżami przeklinamy, bo nam coś nie wyszło, bo nie po naszej myśli, bo nie tak miało być, bo się nam nie powiodło, bo ktoś nas odrzucił. Mówimy o krzyżu, śpiewamy piękne pieśni o krzyżu. Ale kiedy przychodzi krzyż, jesteśmy zaskoczeni, a nawet oburzeni. Przyjacielu, po coś przyszedł? Bardzo proszę, by stojący blisko podjęli krzyż, który jest oparty tam w ścianie zakrystii. Stacja 14. Pamięć Jezusa Chrystusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż leży swoją ofiarą. A wiedzą, że...
Stacja pierwsza. Wyrok. I powiesz coś? No co tak stoisz? Jezu, mówię do ciebie! Milczysz. A może by się wypadało wytłumaczyć? Całe życie chodziłam do kościoła, nie tylko w niedzielę. Modliłam się rano, wieczorem. Właściwie to w każdej chwili wolnej rozmawiałam z Tobą, Jezu. Zapisałam się do koła różańcowego. Ileż razy opowiadałam o Tobie dzieciom. Robiłam wszystko, żeby się Tobie, Jezu, podobać. I co? Jak mi się odwdzięczyłeś? Pani Mario, ma pani raka. Pozostał pani może tylko miesiąc, może tylko dłużej. Przykro mi. Jak mogłeś? Jak mogłeś, Jezu? Jak mogłeś? Przecież wiesz, że mam rodzinę, męża, dzieci. Dzieci, które potrzebują jeszcze matki, co? Mam wrócić teraz do domu i powiedzieć, kochani, teraz sobie troszeczkę pocierpimy. Niedługo, tylko miesiąc, a potem mamusia sobie umrze. Ale nie przejmujcie się, powtarzajcie ze mną. Bądź wola Twoja! Nie, 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 nie. Nie powiem tego! Nie powiem, bądź wola Twoja, słyszysz? Nie przyjmuję tego wyroku! Nie zgadzam się z nim! Z nami koniec! Nie zobaczymy się już więcej! Panie Jezu, naucz mnie przyjmować cierpienie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Codziennie tej twarzy. Stacja druga. Krzyż.
ty, zobacz, jakaś pijana. Przestań, ona jest niewidoma. Serio? Tak. 2 lata temu, na tej ulicy, miała wypadek. Straciła wzrok. Biedna kobieta. A była taka zdolna, chciała studiować medycynę. A teraz jest niepełnosprawna. Musi być bardzo nieszczęśliwa. Na początku byłam nieszczęśliwa. Chciałam skończyć ze sobą. Ale potem zaczęłam odkrywać zupełnie nowy świat. Świat nie mieszczący się w źrenicach. I wtedy zrozumiałam, jak bardzo marnowałam swój czas na różne głupie rzeczy. Moje oczy niszczyły duszę. Otwierałam oczy na głupstwa, a zamykałam na piękno. Po wypadku wszystko się zmieniło. Zaczęłam patrzeć sercem. Otworzyły się oczy mojego serca. Nie chciałam też patrzeć na Boga. Wolałam seriale w telewizji. Powiedziała pani, że jestem niepełnosprawna? Nic takiego nie mówiłam. Ja byłam niepełnosprawna, kiedy nie dostrzegałam tego, co piękne i prawdziwe. Jestem szczęśliwa, dźwigając krzyż mojej ślepoty. Ale spokojnie, kobieto. Nie musisz się tłumaczyć. Każdy ma w życiu jakiś krzyż. Mój jest słodki. Panie Jezu, spraw, by krzyż mnie nie przerażał. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Stacja trzecia. Pierwszy upadek. No słuchaj, no co tam u ciebie słychać? Wiesz co, strasznie tracę zasięg. Słyszysz mnie? Ja ciebie w ogóle, ale słuchaj, kupiłem to super konto, wiesz, będziemy grać. Halo, halo, nie słyszycie? No do wieczora, cześć. Godzina 8. Budzę się. Szybko sprawdzam, czy są nowe wiadomości na fejsie. 8:30. Jem śniadanie razem z moimi przyjaciółmi na czacie. 9:00. O 9:00 jadę autobusem do pracy. Na szczęście mam internet w telefonie i mogę trochę poszperać w sieci. O 10:00. O 10:00 zaczynam pracę. Strasznie się męczę. Tylko w przerwach mogę korzystać z internetu. To prawdziwy koszmar. Czasem aż dostaję drgawek. Jezu, a może właśnie ktoś wysłał mi ważną wiadomość. O nie, dusza mi. Gdy wybija godzina 17:00, jestem szczęśliwy. Od tej pory
Już do nocy mogę być w sieci. Co za rozkosz. Wracam do domu. Jem szybki obiad i zasiadam przed moim przyjacielem. Jak cudownie jest porozmawiać na czacie. Jak cudownie jest spotkać ludzi na Facebooku. To jest życie! Koło drugiej w nocy. Koło drugiej niestety muszę iść spać. Bo rano trzeba stać do pracy. Jednak zasypiam ze słodką myślą, że już niedługo weekend. Całe dwa dni przed komputerem. Uwielbiam cię, mój komputerze. Tyś moim życiem i szczęściem. W tobie mam przyjaciół. W tobie jest życie. Tyś komputerze moim Bogiem. Panie Jezu, chcę być wolny od wszelkich nałogów. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, miłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, miłuj się nad nami. Cały świat, Ty wiesz, co czeka nas, tylko Ty, a nie tylko Ty. W moim sercu jesteś dzielnicący. Ty, Panie. Stacja czwarta. Matka. Dzwoni blondynka na pogotowie. Dzwoni blondynka na pogotowie. Mój mąż połknął igłę. Kobieta, która odebrała telefon. Zaraz przyjedziemy. Po kilku minutach. Blondynka znowu dzwoni.
Już nie trzeba przyjeżdżać. Połknął drugą. Mamo, chodź do domu. Kim ty jesteś? Mamo, to ja, Sylwia. Ale ja nie znam ciebie. Moja mama ma Alzheimera. Kiedy zostawiam ją samą w domu, ucieka. Chodzi po mieście. Czasami szuka mi cały dzień. Nie wiem, co mam robić. Nie chcę jej oddać do zakładu. To przecież moja mama. Wstydziliście się kiedyś swoich rodziców? Ja niestety tak. Okropne uczucie. Kim ty jesteś? Mamo, to ja, Sylwia. Sylwia? Tak, mamo. A ja nie wiem, gdzie mieszkam. Gdzie mój dom? Chodźmy, mamo, zaprowadzę cię. Panie Jezu, dzięki Ci za moją mamę. Któryś za nas cię, Matka, zobaczyć dobro w razumie. Ona jest z nami w każdy czas. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Stacja piąta. Szymon. Szanowni Państwo, ladies and gentlemen, miło mi ogłosić, że wolontariuszem roku został Szymon Kwiatkowski. Wielkie brawa! Bardzo dziękuję. Niech nam Pan powie, jak zaczęła się Pańska przygoda z wolontariatem? Bardzo prosto. Pewien ksiądz zadał mi dość nietypową pokutę. Poprosiłbym na kartce napisał osoby, które kocham. To napisałem. Potem poprosił, bym skreślił tych, którzy są moją rodziną. Skreśliłem. I na kartce nie zostało żadne nazwisko. Pomyślałem, no nie jest dobrze. Postanowiłem coś z tym zrobić i tak trafiłem do Caritasu. Wow. A niech nam Pan powie, łatwo jest kochać innych?
Wie pan, bardzo trudno. Ludzie nie dają zbyt wielu powodów do miłości. Ale kiedy przestałem żądać dowodów, poszło znacznie lepiej. A ile nazwisk ma pan teraz na swojej liście? Zdecydowanie więcej. Tym razem i ty, Jezu, jesteś na mojej liście. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa! A ile osób wy wpisalibyście na taką listę? Panie Jezu, daj mi otwarte oczy na potrzeby innych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad moimi co. Wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak ty. Poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze ty. Idziemy w starze dnia i w szarym pyle dróg, a on nas uczy kochać i przebaczać. I spełni tam i siąść, zapomnieć kto to wróg. Pochylać się nad tymi, którzy płaczą. Mój Jezu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak ty. Mój Jezu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak ty. Mój Jezu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak ty. Mój Mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze ty. Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak ty. Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak ty. Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak ty. Mój Mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze ty. Stacja szósta. Weronika. Nie mogą mnie z tobą zobaczyć. Jezu, ja w ciebie wierzę, ale tak po cichu. Po co inni mają o tym wiedzieć? Sama nie lubię, jak ktoś obnosi się ze swoimi przekonaniami. Jak nas razem zobaczą, to potem cały wieczór będą się z nas śmiali. Z ciebie też. No, chyba nie chcę, żeby się z ciebie śmiali. Słuchaj,
Moi znajomi nie lubią kościoła, a ja nie chcę ich stracić. Rozumiesz? Dobra. Będę udawała, że cię nie znam. Dlaczego to robisz? Przecież byłam w niedzielę w kościele. Czego jeszcze chcesz? Dobra, idę stąd. Niech się śmieją z ciebie, a nie ze mnie. Panie Jezu, daj odwagę bycia Twoim przyjacielem. Któryś za nas jest, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Panie, widzisz, dziś zbieram me kolana, dziś przed Tobą chcę w prawdzie stanąć cały. I wyciągam ku Tobie moje dłonie. Panie, nie daj mi puste pozostały. Podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Ja rzębino czerwona, któremu serce dasz. Ja rzębino czerwona. Tato! Tato! To ja, Kasia! Tato! Kasieńko? A co ty tu robisz? Chodź do domu! Kochanie, tatuś ma teraz ważne spotkanie. Idź do mamusi i powiedz jej, że tatuś jest bardzo zajęty. Jesteś pijany! Ja? O czym ty mówisz? Idź do domu. Tato! A jak miałeś 3 latka, to dałaś mi kiedyś taki piękny rysunek. Tuż i to na plaży. I zobaczysz, tatuś ci kiedyś taki dom kupi. Nienawidzę cię. Co ty powiedziałeś, makulo? Zaraz tam do ciebie zejdę. Nie dasz rady. Ona cię przysłała. Twoja mamusia. Idź i powiedz, żeby mnie zostawiła w spokoju. I pamiętaj, tatuś się kocha. No i na drugą nóżkę. No to cyk. Panie Jezu. Panie Jezu. Naucz powstawać z upadku. Któryś za nas cierpiał rany, się kiedyś rozsmucę, jeszcze do ciebie powrócę, Chrystusie. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że
że przez Ciebie zobaczę Chrystusie. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez Ciebie zobaczę Chrystusie. I z taką wielką żałobą będę się żalił przed Tobą, Chrystusie. Że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie. Że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie. Ósma stacja. Płaczące kobiety. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Widzisz? Hrabiowa tam stoi. Ale się ubrała do kościoła w takim stroju. Daj spokój. Masakra. Kompletnie nie ma gustu. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Wiesz, że babiuchowie się rozwodzą? No coś ty. Dawno już to przewidziałam. Ciągle się kłócili. Spać przed nim nie mogłam. A jakie słowa leciały. Wybacz, ale nie powtórzę. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Widzisz tego w okularach? Podobno z pracy wyleciał. A ma czwórkę dzieci. Jaką teraz rodzinę wykarmi. Biedak. Choć na pewno miał coś na sumieniu. Pewnie tak. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. A Ty wiesz, że się łowa ma kogoś? Marysia widziała ją z jakimś blondynem. A nie mów. No. Mój Boże, dokąd ten świat zmierza? Dobrze, że choć my się jeszcze trzymamy. No. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. A Ty wiesz, no, że ten skotniczny bezczelnie nazwał mnie plotkarą? No, ja mu tylko zwróciłam uwagę, żeby jak człowiek się zachowywał. A on zaczął wyzywać. Koniec świata, mówię ci, bliski, koniec świata. Panie Jezu, ulecz mój chory język. Któryś za nas
nawet nie wiem. Nawet nie wiem, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką. Nie chcę wiedzieć, tak jest łatwiej. Ja nie jestem jeszcze gotowa, wiesz? Nie umiałabym cię kochać. To stało się za wcześnie. Jestem za młoda na matkę, rozumiesz? Ciekawe, jak bym ci dała na imię. Bartek? Albo Zuzia? Nie, nie, ciebie nie ma. Jesteś tylko płodem, nie jesteś jeszcze człowiekiem, słyszysz? Jutro już nie będę o tym pamiętać. Pojadę nad morze, odpocznę sobie. Zacznę wszystko od początku. Co to było? Słyszał pan? Nie. A co się stało? Nie, nic. Jestem zdenerwowana. Dlaczego? To bardzo prosty zabieg. Nie potępia mnie pan? Oczywiście, że nie. Przed kliniką stała jakaś kobieta. Powiedziała mi, że jestem morderczynią. Bzdura. Przecież ma pani prawo decydować o swoim życiu. Chodźmy, wszystko już gotowe. 10 minut i pokrzyku. Jezu, spraw, byśmy nie niszczyli życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu. Choćby chmury przesłoniły Cię, Maryjo, i zniknęła gdzieś za nimi Twoja twarz. Wiem, że serce Twe i oczy zawsze żyją. Wiem, że jesteś przy mnie blisko, wiem, że twarz. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną. W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie każdy dzień. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną. W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. I ten kielich Bożej dłoni do ostatniej kropli sąż, a to serce, co nam boli, serce Bożym złość. A to serce, co tak boli, serce Bożym złość. Niech ci Bóg tą zykwę płyną ku do Jezusowych ran. Ziemskie bóle szybko miną, a pocieszy Pan. Ziemskie bóle szybko miną, a pocieszy Pan. I ten kielich chociaż ciernie, ranić będą duszę mą. Krzyż ci dany dźwigaj wiernie,
choć z boleści łzą. Chrześcijany, dźwigaj wiernie, choć z boleści łzą. Twoja siła mało może, dużo więcej może Bóg. Dźwigać krzyże go pomoże, wśród wygnania dróg. Dźwigać krzyże go pomoże, wśród wygnania dróg. I ten kielich Bożej woli jeszcze kilka kropli masz. Musisz cierpieć mi powoli i wypij do dna. Musisz cierpieć mi powoli i wypij do dna. A gdy Jezus już uciszy tej boleści straszny gęb, wtem i dusza chwał usłyszy w niebie pieśni dźwięk. Wtem i dusza chwał usłyszy w niebie pieśni dźwięk. Stacja 10. Udarcie z szat. Dobry wieczór. Jestem Janek. Jak zdrówko? Jestem bezdomny. Z wyboru. Żadna tragedia mnie nie spotkała. Po prostu lubię takie życie. Nie mam niczego, nawet domu. I dobrze. Lecz nie wszyscy to rozumieją. I to jest chyba najsmutniejsze. Wołają za mną. Świr, brudas, śmieciarz. Kiedyś mnie to bolało. Już teraz nie boli. Pewnego dnia zrozumiałem, że człowiek musi kogoś poniżyć, żeby samemu poczuć się lepiej. Rozumiecie? Godność za godność. Ciągle szukamy kogoś, aby się na nim wyżyć i dowartościować. O, i zacząłem filozofować. No to na razie. A! Poczekajcie. Opowiem wam zabawną historię. W zeszłej Wigilii postanowiłem zrobić test. No wiecie, jest ten zwyczaj zostawiania pustego talerza dla zbłąkanego wędrowca. No to postanowiłem skorzystać. Chodziłem od domu do domu i pytałem, czy ktoś mnie przyjmie. Jedni poszczuli mnie psami, drudzy zwyzywali. Wszystkie drzwi były dla mnie zamknięte. A jedna kobieta powiedziała, że chętnie by mnie przyjęła. Ale mają taki zwyczaj, że jeden talerz zostaje pusty. Kto wie, może w przyszłym roku zapukam do was. Panie Jezu, naucz mnie szanować każdego człowieka, któryś za nas cierpiał rany. Każdy w drżenie mej duszy szukam Cię. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz, do
dobrze, że zawsze jestem twój i że tylko twoją drogą kroczyć chcę. Życie ludzi przebiega krętą drogą. Hen w górze cel mej wędrówki tkwi. I choć czasem sił braknie moim nogom, to ja dojdę, dojdę, gdy zaufam ci. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem twój i że tylko twoją drogą kroczyć chcę. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem twój i że tylko twoją drogą kroczyć chcę. Stacja 11. Przybicie do krzyża. Czy chcesz coś powiedzieć? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i uciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie swoje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie. Panie Jezu, nie chcę tak mocno Cię ranić. Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękasz. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie zdygasz. Krzyż Twój całuję, bo krzyżem uklękam. Bo na tym krzyżu Boga mego widzę. Do krzyża zwracam wszystkie me życzenia. Na krzyż
zapłyną promienie zbawienia, bo z krzyża płyną zmartwychwstania zdroje. Stacja 12. Śmierć na krzyżu. Już mnie nie uderzysz. Teraz ja jestem górą. Jak ja cię nienawidzę. Nareszcie jesteś tam, gdzie powinieneś. W trumnie. Tato. Tato? Nic dla mnie nie znaczy to słowo. Wiesz, każdego dnia czekałam, żebyś się do mnie uśmiechnął, żebyś mnie przytulił. Ale co? Ale dla ciebie byłam tylko kolejną gębą do wyżywienia. To był wspaniały człowiek. Moje kondolencje. Tyle zrobił dla naszej społeczności. Wspaniały człowiek. Sama pani widziała, ile ludzi przyszło na pogrzeb. Wspaniały! Kiedy miałam 6 lat, po raz pierwszy usłyszałam od niego: po co ty się w ogóle urodziłaś? Ja zadawałam sobie to pytanie i modliłam się. Modliłam się o śmierć, ale dla niego. Tak chciałam mieć normalny dom. Wstydziłabyś się tak mówić o ojcu. To był wspaniały człowiek.
wybaczam ci. Słyszysz? Wybaczam. Boże, zbaw jego duszę. Panie Jezu, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Od Ojca swojego podjął kielich umęczenia tego, mówiąc: Ojcze, wola Twoja niech się stanie, a nie moja. Oddawam się Tobie, mówiąc: Ojcze, wola Twoja niech się stanie, a nie moja. Oddawam się Tobie. Jeszcze prosimy o przesunięcie się troszeczkę w dół. Kilkadziesiąt osób jeszcze. Jeszcze tutaj chce dojść do nas. Troszeczkę w dół. Stacja 14. Grób. Oto kolejny dzień w domu starców. Jest tu miło i przyjemnie. Dbają o nas. Ale mimo wszystko człowiek wciąż myśli tylko o śmierci. To już niedługo. Za chwilę grób. Całe życie za mną. Ciekawe życie. Tak, zawód aktora jest ciekawy. Wiecie o tym. Czytacie przecież gazety. Pogoń za sukcesem, pieniędzmi, wrażeniami. Ludzie mnie uwielbiali. Tysiące rozdanych autografów, setki nakręconych filmów. I co z tego zabiorę na tamten świat? Pieniądze? Recenzje z gazet? Festiwalowe nagrody? Mój samochód? Nie! Nie zmieszczą się tam. Tylko serce przejdzie przez wąski korytarz śmierci. Boże, Boże, czy znajdziesz we mnie choć kawałek miłości? Proszę, Boże mój, bądź miłosierny. Jezus ukochał nas do końca, siebie w ofierze złożył. Cierpiał i wzywał Boga Ojca, człowiek go upokorzył. Cisza niepokalana przed zmartwychwstaniem Pana. Cisza niepokalana, świat wyczekuje poranka powrotu Pana. Wstąpił do piekieł, aby zbawić tych, co uczciwie żyli, by ich obudzić i ocalić, aby ich uszczęśliwić. Cisza niepokalana przed zmartwychwstaniem Pana. Cisza niepokalana, świat wyczekuje poranka powrotu Pana. Trwamy w nadziei dnia trzeciego, życia i zmartwychwstania. Trwamy w nadziei i czuwamy ciszy oczekiwania. Cisza niepokalana przed zmartwychwstaniem Pana. Cisza niepokalana,
wyczekuje poręby. Cisza niepokalana. Przed zmartwychwstaniem Pana. Za chwilę powrócimy. Wielu z nas powróci jeszcze do kościoła, aby tam przy grobie Jezusa Chrystusa spędzić parę chwil, przemyśleć jeszcze raz, przetrawić te wszystkie treści, z którymi spotkaliśmy się na dzisiejszej drodze krzyżowej. Aby uzyskać odpust zupełny, przynależny pobożnemu odprawieniu krzyżowej drogi, dopełnimy przepisanych modlitw. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Połączmy się również z naszym papieżem Franciszkiem, który może już skończył drogę krzyżową Koloseum. I módlmy się w jego intencji, w intencjach, o które prosił papież cały Kościół. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Właśnie mi tu mówią, że 730 osób nas jest tutaj uczestników. Tych, którzy przeszli przez ucho igielne oczywiście i poddali się liczeniu. Wszystkim wielkie Bóg zapłać za trud, za udział, za modlitwę, za wysiłek. Bo każdy przecież ma swój udział. Ogromne Bóg zapłać aktorom za trud, za przygotowanie. A i przede wszystkim niechże te treści żyją w naszych sercach. Niech przemieniają nas. Obyśmy się stali lepsi. Obyśmy pozwolili Jezusowi uczynić z nas narzędzia Jego pokoju. Byśmy siali miłość, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie, gdzie panuje krzywda, radość, tam gdzie panuje smutek. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Cisza niepokalana przed zmartwychwstaniem Pana. Cisza niepokalana, świat wyczekuje poranka powrotu Pana. Cisza niepokalana.
piekieł, aby zbawić tych, co uczciwie żyli, by ich obudzić i ocalić, aby ich uszczęśliwić. Cisza niepokalana przez zmartwychwstanie pana. Cisza niepokalana, świat wyczekuje poranka powrotu pana. Cisza niepokalana przez zmartwychwstanie pana. Cisza niepokalana, świat wyczekuje poranka powrotu pana. Trwamy w nadziei dnia trzeciego, życia i zmartwychwstania. Trwamy w nadziei i czuwamy w ciszy oczekiwania. Cisza niepokalana przez zmartwychwstanie pana.